Teresa Gwara. Urodziłam się 9 listopada 1939 roku w Szwagrowie, to jest powiat sandomierski. Moją mamą była Zofia Halina Raniecka, która wyszła za mąż za Tadeusza Macieja Hołocińskiego. Pobrali się 28 stycznia 1938 roku i zamieszkali do czasów wyjścia ojca na front w Baranowie Sandomierskim. To był majątek ojca, w którym na początku roku i koniec roku 1938 wybudował młyn i tam mieli w ogóle zamiar działać. No oczywiście wojna ich została, mama była w wysokiej ciąży i ojciec zostawił mamę w rodzinie, konkretnie w majątku Radziwiłłów, tylko nie wiem których. Szwagrowie, gdzie stryj ojca był plenipotentem rodziny Radziwiłłów i prowadził bardzo dobrze prosperujący majątek, który w czasie okupacji oczywiście zajęli Niemcy, no ale tam rodzina przetrwała aż do 1944 roku, kiedy weszli Rosjanie w tym klinie baranowskim, wysiedlili wszystkich, aresztowali wiele osób i mama się znalazła w Osieku, w którym ojciec w 1938 roku pobudował młyn parowy, który działał zresztą do 1985 roku, bo byłam tam i rozmawiałam z tym właścicielem, do któreś tam ręce w kolei. I mieszkałyśmy tam przez rok u gospodarza, który nam wynajął taką, można powiedzieć, dużą, dużą izbę. No i stamtąd wyjechałyśmy do Grodziska Mazowieckiego. To był rok 45, początek. I tam żeśmy praktycznie do stycznia 1946 roku tam były i wyczekiwałyśmy ojca. Nawet taka była procedura, że każdego dnia wychodziłyśmy na dworzec, a już mama rozpoznała ojca, bo bardzo duże, dosłownie falangi żołnierzy wracało z wojny właśnie tam na tamten dworzec. No ale oczywiście nic z tego nie wyszło. No, moje dzieciństwo było trochę może i specyficzne, dlatego że wychowałam się bez ojca. No więc ojciec z mamą zamieszkali w tym Baranowie Sandomierskim i 3 września 1939 roku ojciec dostał wezwanie do swojej jednostki stacjonującej w Lublinie. Była to jednostka w kawalerii zmotoryzowanej, prawdopodobnie 24 Pułk Ułanów w Kraśniku, 10. Brygady Pancernej. I to była niedziela, godzina 15, tak mama zapisała, zresztą tutaj są nawet te dokumenty. No i jak wyszedł, tak nie wrócił. Ja się urodziłam 9 listopada. Ale jeszcze taką może ciekawostkę powiem, że to była niedziela, tego 3 września była niedziela i akurat przez radio, które mama tam miała, cały czas fok, co jakiś czas powtarzała się piosenka Ta ostatnia niedziela. No i oboje chyba w swoich najświeższych marzeniach nie przypuszczali, że to będzie rzeczywiście ich ostatnia niedziela. No i ojciec poszedł i koniec. Ja się urodziłam 9 listopada, także ja ojca znam z opowiadań, z listów, ze zdjęć. Mama bardzo kultywowała pamięć ojca, także ja o ojcu ciągle słyszałam i jak zaczęłam mówić, to ciągle się o niego dopytywałam. I jedynym takim momentem usypiającym mnie, czy uspokajającym, to było zdjęcie ojca, które zachowało się do dnia dzisiejszego i wygląda to w takim stanie, także ja go tuliłam, miałam i tak dalej. A wiedząc, że ojciec jest na wojnie, no to jako już taka 5,5-letnia dziewczynka, bo mnie ciotka, ojca i mama nauczyły trochę pisać, to pisałam do ojca i pisałam między innymi w ten sposób: jeżeli panowie chcecie, wielmożny pan tatuś na wojnie. I tu są moje takie bazgroły właśnie. Kochany tatusiu, przyślij mi na imieniny pierścionek i piłeczkę, kochająca Tereska. Drugie, które mama zachował się: kochany tatusiu, czekamy na ciebie z matusią, twoja Tereska. I tu mama powiedziała, żebym napisała datę i to jest data 10 marca 1945 roku. Ojciec był w styczniu, był porucznikiem, podporucznikiem rezerwy i
W styczniu 1938 roku dostałam nominację na porucznika w Korpusie Oficerów Broni Pancernej. I jako taki został, można powiedzieć, że zmobilizowany przez swoją jednostkę stacjonującą w Lublinie. To była zmotoryzowana kawaleria, ale prawdopodobnie to był 24 pułk ułanów w Kraśniku 10 brygady kawalerii zmotoryzowanej. Tutaj nawet mam zdjęcie ojca, który właśnie przy tych czołgach tam tutaj jest. No i mam też oryginał nominacji ojca. I tak jak mówiłam, że tego 3 września został zmobilizowany, wyjechał do Lublina, tak słuch o nim zaginął. Ale proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że gdzieś pod koniec roku, nie wiem, listopad, może grudzień 1939 roku, wtedy, kiedy pan na pewno doskonale o tym wie, że Rosjanie oficerów, bo nieznane są losy ojca, ja nie wiem, mama też nie wie, w jaki sposób tą kampanię wrześniową przebył, gdzie walczył i w jakich okolicznościach został wzięty do niewoli. Ale wiadomo nam, znaczy na razie nie wiadomo było nam, ale to teraz wiemy, że Rosjanie po jakimś czasie szeregowych zwalniali, prawda? To gdzieś mogła być późna jesień 1939 roku. I z jego, no, opowiadam pewnej osoby, wiemy, że ojciec dostał się do Starobielska i jako oficer był, ten jego obóz był oddzielony taką siatką, takim ogrodzeniem od tych szeregowych. I ojciec chodził wzdłuż tego płotu i wołał, czy jest ktoś z Sandomierskiego, czy jest ktoś z Sandomierskiego. I zgłosił się krawiec z Połańca, który doskonale rodzinę ojca znał. Taki zbieg okoliczności. I ojciec do niego mówi, że chłopie, jeżeli wyjdziesz, błagam, idź do mojej żony, powiedz, że jestem cały, zdrowy, jestem w niewoli rosyjskiej, no chyba niedługo wrócę. I proszę sobie wyobrazić, że ten krawiec dotarł do mamy. I wszyscy w rodzinie byli szczęśliwi, że on jest w niewoli rosyjskiej, że on na pewno wróci. No ale stało się, jak się stało. To była pierwsza informacja, ale tylko taka. Natomiast pierwszy list od ojca, zachował się oryginał, tylko koperty nie mam, został oznaczony datą 28 listopada 1939 roku i mama dostała pod koniec grudnia 1939 roku. No i ojciec tutaj pisze, że kochana Zocho, znajduję się obecnie na terenie Rosji, jestem cały zdrów na ciele i nic mi nie doleka. Ale niespokojny jestem o tobie, bo ta mama właśnie w tej ciąży, też i żona stryja była też w ciąży, no i pyta się, prawda, jak się czuje i tak dalej. No i byłbym zadowolony, gdyby to był, że syn miał, że się urodził syn. No i że o tej Zosi stryjence też pisze, no i wszystkim wysyła życzenia i tak dalej. Podaje adres Starobielsk, skrytka pocztowa 15 SSL. Adres trzeba napisać po rosyjsku, jest na kopercie. No tej koperty akurat nie mam. To była pierwsza wiadomość, list. I oprócz tego ojciec jeszcze wysłał do mamy 3 kartki i list. Wszystko do mamy dotarło. Mama wysłała do niego 5 listów. I z ostatnią, nie wiem właśnie kiedy była ostatnia informacja, może w marcu, że dostał wszystkie 5 listów. Jest szczęśliwy, że mama do niego pisała. Natomiast w tym pierwszym liście przysłał narysowany ołóweczkiem, też jest oryginał przez swojego prawda, towarzysza niedoli, dnia 28 listopada 1939 roku, swój wizerunek, czyli jest ogolony, ale zachował tutaj wąsy i brody, nie wiem dlaczego akurat tak, także to też jest. I jeszcze jedną mama kartkę ma w oryginale, to jest 24 luty 40 roku, gdzie pisze ojciec, że dziękuję mamie za córkę, że nawet tak dowcipnie pisał, że już o rękę Panny Tereski starają się jego współtowarzysze niedoli. I też taka ciekawostka była, że jak ojciec odchodził, to też to jest oryginał, zostawił mamie taki wykaz, co mama ma zrobić aż do chwili rozwiązania, jak poprowadzić gospodarstwo, co kupić, gdzie się zaopatrywać, z kim się kontaktować, jakie zrobić zapasy, także to dla mnie to jest szokujące, o wszystkim pomyślał, co trzeba, to też jest właśnie jako taka
ciekawostka, można powiedzieć. No i wiadomo, że mama szukała ojca przez Czerwony Krzyż, przez różne tam źródła. Nawet chyba, jeżeli dobrze pamiętam, to jakiś dokument, oczywiście kopia jakaś poszukiwań Czerwonego Krzyża chyba jest na Witiga w tej Golgocie Wschodu. Natomiast mama szukała ojca, bo na przykład w tym repatriancie, tutaj też oryginał został zachowany z 30 sierpnia 1947 roku, że na ostatniej stronie cała szpalta poszukują. I na przykład jest ogłoszenia zamieszczone kilkakrotnie. W tych ogłoszeniach zamieszczonych kilkakrotnie jest informacja, że kto wie o losie Chołocińskiego Tadeusza Macieja Sandomierskiego, który na początku wojny przybywał w ZSRR, proszony jest o podanie wiadomości żonie na adres i wtedy to jest adres świdnicki. Tu potem wiem, że znalazła się informacja pisana przez rotmistrza Zygmunta Godynia, Londyn 76 rok, gdzie są straty wśród kawalerzystów i pancernych z rąk sowieckich w II wojnie światowej. I tutaj jest nazwisko ojca pod numerem 85, podporucznik rezerwy Chołocińskiej Tadeusz Maciej, urodzony, pierwszy ban czołgów i samochodów pancernych. No i lista zaginionych S, tak jakby starobiec, ale ze znakiem zapytania. To jest to. No i potem pan Tucholski zajmował się pisaniem tej księgi. Myśmy też z prokuratorem Śnieżką byłyśmy w kontakcie, bo prosił o informacje. No i tu jest Zorza z 89 roku, numer 46, gdzie właśnie obóz starobielski i mama podaje informacje o ojcu. No a potem to już jest wiadomo, jak już po Jelcynie i Gorbaczowie, no to Wojskowy Przegląd Historyczny już podał dokładnie, że ojciec zginął w Charkowie. Mama wiem, że no, 47 rok, 48, wiem, że poszukiwała, to na pewno. Nie było żadnych chyba nieznany. No to, no i że był na wschodzie, no to chodziły takie tego, że może jeszcze żyje w jakimś obozie pracy, jakimś tym gułagu, jakimś tam, że może jeszcze wróci, ale im lata upływały, tym coraz mniejsze. No i potem jak zaczęły się te, chociażby 76 rok, ta pierwsza informacja, która dotarła do mamy, z dokumentu, prawda, tego Godynia, no to już coś tam się stało, ale też nie wiedzieliśmy gdzie konkretnie. Najczęściej prawie na wszystkich tych cmentarzach, gdzie myśmy bywały, to był grób nieznanego żołnierza. I na tym grobie nieznanego żołnierza zawsześmy stawiały świeczki, kładły kwiaty z myślą, że to jest dla ojca. Można powiedzieć, że ja miałam głód ojca. Zazdrościłam wszystkim koleżankom, kolegom, że mają ojców. Dlatego ja tak lgnęłam do wujków, czyli do mężów moich cioć, czy ze strony ojca, czy ze strony mamy, bo tak mi było, brakowało tego ojca. No ale wyszło jak wyszło.